chciałem, proszę Państwa, zapowiedzieć w tym momencie, że jest to ostatnia uchwała, jeśli chodzi o pieniądze na wydarzenia, czyli ostatnia w tym roku już rozdzielająca środki na wydarzenia kulturalne, wcześniej były sportowe, inne imprezy i tak dalej. I proszę Państwa, bardzo Państwa proszę do 30 listopada złożyć scenariusz imprezy, dzień, który się odbędzie, zasięg jej działania, promowanie dzielnicy. I jeśli do 30 listopada, bez względu na to, czy to będą zawody sportowe, czy to będą recytatorskie, czy to będą narodowe jakieś rzeczy, to ktoś takiego nie będzie, będę wnioskował o ściągnięcie tych pieniędzy i przeznaczenie na co innego. Chcę, żeby te scenariusze, które powstaną, nie były na konkurs jakiś czy coś, tylko żeby radni mogli przynajmniej rok wcześniej być pół roku powiadomieni o tym wszystkim, żeby na tych imprezach mogli uczestniczyć. Czasami się dowiadują za późno, czasami w ogóle nie pamiętają o tym, a scenariusz naszych wydarzeń kulturalnych powinien wisieć i być przedstawiony może dużo wcześniej w naszej gazecie. Że takie rzeczy będą się robiły, dlatego bardzo Państwa o to proszę. A teraz oddaję głos referentowi panu Berosowi. Paragraf pierwszy. Opiniuję się pozytywnie z obywatelskiej obwodnicy 4 miasta. Paragraf drugi. Zasady prywatnej obywatelskiej obwodnicy 4 miasta stanowią założyć wniesień uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała prośby przeciwnie podjęcia. Zasadność. Projekt uchwały na podstawie uprawnień statutowych. Regulamin jest w załączeniu. Nie wiem, czy czytać. Regulamin cały? Może nie. Więc w takim razie dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chce się wypowiedzieć, proszę. Ja się muszę skonfrontować, dlatego że czytałem dzisiaj ten nieszczęsny od rana statut, znaczy jeszcze projekt statutu. Projekt statutu. Chcę się na tej podstawie ustosunkować, bo tak myślałem, że w zasadzie już nie ma za bardzo niczego, więc chcę się, w związku z tym, że przeczytałem ten projekt statutu, chciałem się ustosunkować do dwóch rzeczy. W projekcie budżetu obywatelskiego. W projekcie statutu jest przyjęty, jest forma pewnego rodzaju, że obywatele składają, będą mieli prawo inicjatywy uchwałodawczej. I tam jest wyraźnie powiedziane w ten sposób. To jest paragraf 25, punkt 6. Grupa, to teraz nieważne jak duża, dzielnicy, mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do rady dzielnicy w sprawach przy zastosowaniu trybu z artykułu kolejnego 35 statutu. Jest ograniczony tylko do osób, które mają prawo do wybierania radnych w dzielnicy. A my, Rada Dzielnicy chce uchwalić regulamin projektu obywatelskiego, gdzie prawo do głosowania będą miały osoby, które nie mają prawa wybierania. To jest argument za tym, żeby to jednak jeszcze zmienić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz dotyczy tej liczby osób, która jest tego. Tam w tym projekcie, to jest oczywiście arbitralnie, ja sobie zdaję sprawę, że to jest arbitralnie, ale tam jest dla projektu uchwały przyszłego, jeżeli to zostanie przyjęte przez Radę Miasta, 200 podpisów. Pod projektem obywatelskim jest 10, więc prosiłbym mimo wszystko o Komisję do Spraw Budżetu Partycypacyjnego, żeby może się jeszcze zastanowiła nad tym, żeby nie zwiększyć liczby podpisów pod projektem z budżetu partycypacyjnego, no, z 10 no, do jakiejś sensownej liczby. No, zwracam uwagę, że tu jest 200. Tu jest 200 podpisów pod zwykłym projektem uchwały, nawet w sprawie takiej, bym powiedział, niefinansowej, że się tak wyrażę. Natomiast tu jest tylko 10 i to jest kwestia rozdysponowania w przyszłym roku 100 tysięcy złotych, nie? Dwa razy po 50 tysięcy, więc takie mam uwagi. Od razu. Proszę Państwa, przypomnę taką formę, może referent od razu będzie odpowiadał. I później kolejne, pan Roser i pan zastępca. Jeżeli chodzi o ilość podpisów, przyjęliśmy ponad 10 podpisów pod projektem, to zwróćcie uwagę, że w zeszłym roku było 20 projektów, co daje właśnie 200 podpisów i te 200 podpisów decydowało o jednym zadaniu de facto. Bo to było jedno zadanie na 50 tysięcy złotych. O, ostatnio 57 tysięcy. No to w sumie jest. Tak, no ale tutaj chodzi o to, że ci mieszkańcy decydują o jednym zadaniu.
i może każdy z nich ma inny pomysł na to zadanie, ostatecznie wszyscy mieszkańcy decydują o jednym zadaniu. To nie jest tylko te podpisy, ale są jeszcze osoby, które idą i oddają głos. Więc to nie tylko chodzi o podpisanie się pod projektem, ale również zagłosowanie. To po pierwsze, jeżeli chodzi o ograniczenie wycieczek osób odnośnie do projektowanego statutu, to jest projekt statutu i tak jak tutaj zauważyłeś, to jest rzecz względna. Również radni miejscy mogą zmienić zakres. Teraz jest dyskutowane, że powinny to móc głosować w tych wyborach niż osoby i startować w tych wyborach, czyli czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwać osobom nie tylko zamieszkałym tymczasowo, ale również na pobyt stały. Czyli to właśnie świadczy o tym, że Rada Miasta też bierze to. Rada Miasta bierze to i według prawa wybierania. Tak, ale prawo wybierania nie mają osoby, już, które nie mają zdolności i doczynności. Rozumiem, ale chodzi mi o to, że to jest rzecz, która jest ustalana. Jest to rzecz, która jest ustalana odgórnie. Tak samo my przyjęliśmy, że przynajmniej komisja zaproponowała, że ta kategoria osób może głosować. Wyjaśniłeś, ja się z tym nie zgadzam. Nie? Mogę? Proszę bardzo. Pan Rosny, pan Pasternak. Chciałeś też? Nie, już. Proszę bardzo. Ja jeszcze. Większość kwestii, które chciałem odpowiedzieć panu radnemu, już powiedział mój przedmówca. Natomiast chciałbym tylko podkreślić, że to jest projekt cały czas statutu, więc no, nie do końca się można do niego odnosić. Mówimy i o statucie, i o regulaminie. W tym momencie, bo pan radny to powiązał. W tym momencie mamy projekt tylko i wyłącznie statutu, natomiast regulamin dużo wcześniej przygotowywaliśmy. Wiadomo, że był to proces, ale opieraliśmy się na istniejącym statucie, na istniejącym prawie. Więc w tym momencie po prostu, moim zdaniem, jest to wszystko dobrze przygotowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy. Jeśli można. Panie Krzysztofie, jeżeli wolno tak po ufale się do pana zwrócić. Panie doktorze ewentualnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że wysłałem do wszystkich dzisiaj mail, w którym z dużym oburzeniem stwierdziłem pomysł pana Jaśkowca, żeby inicjatywa obywatelska czy uchwała obywatelska była popierana 200 głosami. Uważam, że jest to działanie no po prostu policzkujące inicjatywę priorytetu obywatelskiego. W związku z powyższym, powoływanie się na to, że taki jest projekt, który uważam z pełną odpowiedzialnością, patrząc prosto do kamery, bo akurat kamera jest na mnie, uważam to za idiotyzm. W związku z powyższym, jeżeli się tak bardzo różnimy, to pewne rzeczy trzeba przedyskutować i przegłosować. Natomiast jeśli chodzi o budżet obywatelski, jest to forma w tej chwili możliwa do funkcjonowania, forma przejściowa, która jest formą przejściową, zanim zostanie wypracowany przez przedstawicieli rad dzielnic, Radę Miasta i aktywnych, chcących się wypowiedzieć mieszkańców Krakowa, nowa formuła działania rad dzielnic. Życie społeczne ma to do siebie, że dotyczy żywych ludzi i trzeba tych żywych ludzi słuchać. W związku z powyższym, ja uważam, że powoływanie się na skądinąd przeze mnie bardzo negatywnie odebrany projekt statutu, który jest między innymi dlatego bez sensu, że łączy trzy funkcje, trzech bytów prawnych, bo łączy funkcje statutu, regulaminu i ordynacji wyborczej w jednym dokumencie, co jest bełkotem prawnym i to z pełną odpowiedzialnością mówię, to powoływanie się na ten dokument jest niecelowe moim zdaniem. W związku z powyższym myślę tak, moment, to zaraz pan ad vocem powie. Myślę, że słuchanie inicjatyw obywatelskich jest tą drogą, którą właśnie takie malutkie organizacje społeczne, jaką jest Rada Dzielnicy, powinny iść. I jeszcze jest jedna sprawa, o której też przy okazji chciałbym powiedzieć. Tam jest w tym
statucie, w projekcie statutu złożonym przez pana Jaśkowca i jego kolegów, taki punkt, że mamy się zajmować sprawami najpilniejszymi. To jest też policzek dla Rady Dzielnicy, ponieważ my, mając taką procedurę załatwiania, jaka jest w tej chwili, a ona się nie zmienia w tym projekcie, nie jesteśmy w stanie się zajmować sprawami pilnymi, ponieważ no, jeżeli byśmy się zajmowali zalaniem kamienicy, to ta kamienica dawno by się zapadła, zanim Rada Miasta by wydała w opinii naszej jakąkolwiek decyzję. Więc bardzo bym prosił o niepodchodzenie bezkrytycznie do tego projektu, który jest złożony przez radnych, grupę radnych, a zresztą nie jest to, nie wiem co to za dokument w gruncie rzeczy jest. Może przepraszam, za długo mówiłem, przepraszam. Można głosem? Dziękuję bardzo, pan Krzysztof, proszę. Ja powiem o głosem w ten sposób. No oczywiście można stosować tego typu argumenty o nonsensie, tyle że dobrze by było, żeby znać wcześniej przepisy prawa, które miejscowego, nie, które obowiązują na terenie gminy Kraków. No, jeżeli pan tego nie zna, no to jest mi z tego powodu, powiedziałbym, bardzo przykro. Otóż liczba, oczywiście ona jest do pewnego stopnia arbitralnie ustalona, ale ona jest w pewien sposób powiązana, bo do dzisiaj, znaczy w statucie miasta, Rady Miasta obowiązuje, może, znaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami w statucie Rady Miasta, Rady Miasta Krakowa, obywatele mogą złożyć wniosek w formie uchwały Rady Miasta. I do tego wniosku, ja dobrze pamiętam, potrzeba 3000 podpisów, żeby zdobyć mandat w mieście Krakowie, zakładając samemu komitet, trzeba zdobyć jakieś 5000 podpisów, czyli to jest 3/5 tego, co jest wymagane do zdobycia mandatu. W przypadku tych 200 mieszkańców, jak chodzi o dzielnicę pierwszą, no to najniższy wynik, wydaje mi się, miał pan Kozdrąkiewicz, chociaż ja nie jestem do końca pewien, to było 60 parę głosów, a najwyższy wynik miał pan Orski i to było prawie 300 głosów. Więc te 200 głosów to jest coś, powiedziałbym, takiego mniej więcej i to się odnosi do tego, co obowiązuje, jak chodzi o statut Rady Miasta. Proszę się łaskawie na przyszłość, znaczy nie zarzucać komuś nonsensownego myślenia, nie znając przepisów, które powszechnie obowiązują, jak chodzi o prawo miejscowe. I to tyle. Dziękuję bardzo. Adwokat. Chodziło mi tylko jeszcze o jedną rzecz, że angażowanie 200 osób, które mają się pod czymś podpisać, a procedury wynikające zarówno z obecnego statutu, jak i ze statutu, który jest tutaj proponowany, są takie, że będzie to uchwalać, konsultować Rada Dzielnicy, potem Rada Miasta, potem jeszcze nie wiadomo kto. Procedury są takie, że nie ma żadnej pewności, że wysiłek osób, które się zaangażują, zbiorą te 200 podpisów, kogoś przekonają do sprawy, jest w żaden sposób nieprzekładalny na to, że ta decyzja rzeczywiście zapadnie zgodnie z ich wolą. W związku z powyższym, gdyby w projekcie statutu znalazło się coś takiego, że może być nawet 500 podpisów, ale te 500 podpisów zobowiązuje w gruncie rzeczy Radę Miasta i Prezydenta do tego, że jeżeli nie ma przeciwwskazań prawnych, czyli nie ma niezgodności z przepisami prawa, że taka uchwała musi zostać podjęta, to wtedy proszę bardzo. Natomiast jeżeli to jest po prostu tylko mieszanie w tym, żeby ludzie się angażowali, zajmowali swój czas, a tak naprawdę nie mają żadnego realnego wpływu na to, co się dzieje w mieście, to jest szkodliwa działalność moim zdaniem. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni panowie, wydaje mi się, że panowie rozmawiają Nie na temat, bo uchwała dotyczy projektu obywatelskiego, priorytetu obywatelskiego i przeznaczenie pewnej kwoty pieniędzy z budżetu, który dysponuje gmina, do decyzji mieszkańców. Natomiast 200 podpisów, 5000 podpisów, innych podpisów, które są w statucie, dotyczą tak zwanych uchwał obywatelskich. To jest zupełnie czymś innym. Uchwała obywatelska dotyczy miejscowego prawa, prawa miejscowego. I to są uchwały obywatelskie. Natomiast my uchwalamy w tej chwili regulamin i skupmy się na regulaminie, a nie na statucie, o którym będziemy rozmawiać za 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Państwa, czy chcę zabrać się do tej sprawy? Nie, proszę pana. Tradycyjnie, tak jak już na początku tego roku, chciałbym zakwestionować w ogóle koncepcję tak zwanego priorytetu budżetu obywatelskiego. Używa się tutaj takiego poważnego języka górnolotnego, priorytet obywatelski, budżet partycypacyjny. Sądowałem wśród mieszkańców opinie, pytano mnie o kwotę, pytano mnie o cel przekazania tych środków. Dla wielu osób to jest niestety puste, to jest takie fasadowe, bardzo fasadowe rozwiązanie. To jest moja ocena, teraz to stwierdzę z pełną kategoryzacją. Wydaje mi się, że tego typu propozycje właśnie służą do tego, żeby samorząd dzielnicowy i w ogóle jednostki pomocnicze nie tylko przekształcić, ale z czasem w ogóle znieść. Myślę, że właśnie ta propozycja, ta koncepcja temu służy. Jestem innego zdania. Uważam, że jednostki pomocnicze mocno ustanowione w ustawie o samorządzie gminnym powinny być doskonalone, powinny być rozwijane przy wykorzystaniu tych instrumentów, które rady dzielnic mają już. Obserwuję z zaskoczeniem, ze zdumieniem aktywność, jaką priorytet obywatelski wnosi pan Daros, pan Miszalski. W moim przekonaniu lepiej by było, gdyby swój potencjał, swoje przygotowanie, swoje doświadczenie, swoją wiedzę właśnie wykorzystali w to, żeby budować Radę Dzielnicy. Nowoczesną Radę Dzielnicy, wykorzystując te wszystkie instrumenty, które Rada ma. A nie sięgali po koncepcje, po jakieś schematy, po jakieś rozwiązania, które być może, pokazuje to prasa, są nośne medialnie. One są nośne medialnie. To się dobrze sprzedaje, dobrze się w tym osoby, które to promują, czują. Tylko czy jest sens? Czytam tutaj teraz, że zwiększa się kwotę z 50 do 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych. Trzeba walczyć ze swoje. Zwracam uwagę, że jeden z naszych kolegów ocenił to kilkanaście dni temu, to rozwiązanie właśnie w tym roku wprowadzone w dzielnicy pierwszej, że to rozwiązanie poniosło klęskę. Skończyło się klęską, jeżeli chodzi o frekwencję. Porównać dzielnicę naszą a Zwierzyniec, no to jest zasadnicza różnica. Tam można mówić o jakimś sukcesie, ale u nas to jest porażka, u nas to jest klęska i uważam, że właśnie to pierwsze głosowanie pokazało, że nie należy iść w tym kierunku i honorowo należało mi się z tego wycofać. Dziękuję panu przewodniczącemu. Nie, bo chciałem się odnieść do tego, co pan nie powiedział, jeżeli chodzi o tą frekwencję. Klęska to chyba pan trochę przesadza. Byliśmy po pierwsze pierwszą dzielnicą, mieliśmy 3 miesiące na przygotowanie i kolejne dzielnice poszły jakby na fali tego, co myśmy zrobili. Więc jedna miała bodajże wyższą bezwzględnie ilość mieszkańców głosujących, myśmy zajęli nic, więc to nie jest kategoria osób mogących głosować na zdecydowanie rozszerzona. Chciałbym zaznaczyć, że budżet promocyjny naszego budżetu partycypacyjnego to było 341 zł, jeżeli dobrze pamiętam, tamte dzielnice były finansowane z projektu z Fundacji Basorego, także po prostu ciężko to porównywać. Jeżeli chodzi o tą kwestię frekwencji, po prostu się nie zgadzamy, jeśli chodzi o poglądy. No, moim zdaniem, jak i większości osób w uczelni, które popierają budżet partycypacyjny, demokracja powinna się przekształcać w demokrację bezpośrednią, gdzie mieszkańcy bezpośrednio powinni mieć jak największy wpływ na to, na co zdaje się ich pieniądze. A pan broni po prostu funkcji radnego swojej, jak nie mam również naszej władzy, i tak, żebyśmy raz na 4 lata to podlegali tej procedurze weryfikacji, żebyśmy przez 4 lata mogli z tego korzystać. Otóż ja uważam, że nie taka jest idea demokracji i rozsądnego wydawania środków publicznych, tylko za każdym razem, przy każdej okazji, mieszkaniec miał prawo się dowiedzieć, czy to przez referendum, czy to przez głosowanie nad budżetem i wtedy będzie to wszystko rozsądnie i pewnie lepiej wydawane, mi się wydaje. Więc tutaj się po prostu nie zgodzimy fundamentalnie. Dziękuję panu bardzo. To ja się dam to mogę dać do tego, że wzięliśmy przykład z innych miast, tam rozwiązania budżetów partycypacyjnych się sprawdziły. Mało tego, gminy czy dzielnice przeznaczają coraz większe fundusze na to. No i na tej fali też chce iść dzielnica pierwsza, jako ta jedna z przodujących dzielnic w mieście Krakowie. Daliśmy przykład dobrym dzielnicom,
więc trzymajmy się tego tak. Mogę tylko wspomnieć, że pan prezydent kilkukrotnie powiedział, że będą fundusze na to dzielnicy pierwszej, chcą wrzucać pieniądze, która dała, zostaną dołożone pieniądze na, do tych, które dała na budżet partycypacyjny. Więc jeżeli by takie rozwiązanie rzeczywiście wciekło w czyn, to dzięki temu naszym zadaniem priorytetowym by zwiększyły kwotę. Im więcej damy na budżet, tym więcej będziemy mieli dodatkowych środków. No właśnie. Więc no, trudno tutaj mówić o minusach. Nie wynika to z tego. Nie, z deklaracji. Ale to nie wynika. Dobrze. Panie Kraszewski, panie. Niestety ja zapewnienia prezydenta nie wierzę. Pani Dramiak, 3 lata temu większość w Radzie Miasta zapowiedziała, że zwiększy środki na dzielnice. Minęły 3 lata, środki na dzielnice nie zostały zwiększone. To był jeden z elementów kampanii wyborczej obecnej w większości. Tak czy nie? To tak było. Druga rzecz, nie mogę się z Tobą niestety zgodzić, że w tym kraju ktoś chce, żeby wszystko się odbywało w inicjatywach referendarnych. Patrz, w Warszawie sam prezydent kraju apelował o nie pójście na referendum. Tak? Ja mówię, że ja chcę. Na pewno jesteś nie polityk swojego ugrupowania. Pan prezydent jako mieszkaniec Warszawy wyraźnie apelował, żeby nie iść na to święto, którym jest remet referendum. Pan premier też. No i pan prezydent, no ale pan premier chyba nie jest mieszkańcem Warszawy. No nie jest. Na szczęście dla Warszawy. I na tyle się związane. Państwo, najlepszym dowodem jest to, że ostatnio mam to fundusz obywatelski z bardzo dobrym sukcesem. Wydaje mi się takie głosy potwierdzające kolejny sukces naszego funduszu obywatelskiego, bo na pewno ta poprzednia edycja funduszu, którą żeśmy niedawno skończyli, skończyła się naszym bardzo dużym sukcesem. No, to tylko trzeba robić, kontynuować i iść zgodnie z trendem. Trendem, który jest właśnie proobywatelskim, wychodzący naprzeciw społeczeństwu i działający na rzecz społeczności lokalnej i szerszej społeczności. Bo taki jest trend i tutaj nic nie odwrócimy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jestem zdania przeciwnego z tego względu, że jeszcze nie zdarzyło się w Waszej Radzie, a jestem tu oddana, to byśmy nie dosłuchiwali głosu mieszkańców. W jakiejkolwiek sprawie, gdy nie zabrali głos, zawsze na komisjach mieli prawo wstępu, mieli prawo prezentowania swoich poglądów, składania propozycji i na ile byliśmy w stanie, na tyle, no jakby działaliśmy na rzecz mieszkańców i działamy nadal. Więc nie rozumiem tego podziału, że nagle musimy stwarzać jakieś dodatkowe ścieżki po to, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, tak jak my byśmy ich nie reprezentowali, jakby oni byli jakąś inną w ogóle formacją, a my tu nie wiem co robimy, chociaż my działamy praktycznie w imieniu. Więc to jest jakieś troszkę dla mnie absurdalne. Poza tym mieszkańcy, owszem, mają słuszny głos w różnych sprawach, ale wydaje mi się, że widzą dosyć wąsko, bo się zajmują konkretną, prawda, swoją rzeczą, którą chcą, no powiedzmy, jakoś tam załatwić, przeforsować. Natomiast my się po to tu zbieramy w Radzie, po to tyle czasu poświęcamy w komisjach i właśnie na sesjach, że mamy szeroki ogląd na sprawy dzielnicy i staramy się te nasze biedne, nędzne pieniądze dzielić w jakiś sensowny sposób, żeby no, ogarnąć największe potrzeby związane czy z remontami właśnie dróg, czy z innymi rzeczami i wyłączanie jakby takiej coraz większej, bo Państwo zamierzają coraz większą pulę pieniędzy przeznaczać na te inicjatywy poszczególnych jakichś tam grup mieszkańców. No jakby ogranicza ten nasz budżet zasadniczy i no nie wiem, czy to jest słuszny kierunek, bo na przykład przez 4 lata nie ma oświetlenia na ulicy Wiślnej, która jest jedną z ulic no, w centrum miasta ścisłym i jakoś, no nie wiem, nie da się tego załatwić, nie ma na to pieniędzy, natomiast no będziemy, no nie wiem, jakieś drobne rzeczy załatwiać, przeprowadzać i no po prostu uważam,
że po to jesteśmy wybrani, żeby ogarniać całą sytuację dzielnicy. Dziękuję. Dziękuję panu. Krzysztof Baran, pan Wojtek Pasternak. Są by to, że przepuścisz panią, czyli panie, ja później wtedy dobrze. Ja się dosłownie. Ja się dosłownie chciałem dostosunkować do pana zdania pana Miszalskiego. Otóż ja pozwolę sobie mimo wszystko zacytować ten projekt statutu, no bo on ma wielkie szanse na to, żeby zostać uchwalony i będzie obowiązywał już niedługo, czyli będzie obowiązywał w stosunku do środków już na przyszły rok, ponieważ budżet partycypacyjny jest na przyszły rok, a nie na teraz. Nie na przyszły rok, tylko na 2015. No to na in futuro, nie na przyszłość to jest, a nie na teraz. Ja całości rzecz jasna o tym mieniu i gospodarce finansowej nie będę czytał, bo to jest coś nowego, znaczy tego nie było w poprzednim statucie. Generalnie rzecz biorąc, to, że czegoś nie było, jest, to nie jest tak, że to nie są złe uregulowania, tylko że trzeba pamiętać, jakie to są uregulowania. I tutaj w paragrafie 64 w tym projekcie jest tak zapisane: ustalenie wysokości środków finansowych, o których mowa wyżej, odbywa się na podstawie algorytmu, w którym primo 30% środków dzielonych jest w równym stopniu na każdą z dzielnic. Sekundo, 50% środków dzielonych jest według kryterium liczby ludności. I tercio, 20% środków dzielonych jest według kryterium powierzchni dzielnic. I nic więcej. Nie ma jakiejś możliwości, że na zasadzie, że ktoś organizuje budżet partycypacyjny, to dostanie jakieś dodatkowe środki. Nie ma. To jest 100%. 30 plus 50 plus 20 to jest 100%. Koniec. I kryterium jest... kryterium jest równy stopień na każdą dzielnicę, czyli porówno dla każdego 30%, potem kryterium liczby ludności i kryterium powierzchni. Nie ma żadnego odniesienia się, czy dzielnica realizuje jakieś zadanie, czy nie realizuje. I to, że prezydent coś obiecał, to jedno, a to, co Rada Miasta przegłosuje w formie statutu, to będzie drugie. Jak przegłosuje to w takiej formie, to nie ma możliwości na to, żebyśmy dostali jakiekolwiek środki. I proszę o tym pamiętać. Dziękuję. Pan Daros odszedł, a później tak jak mówimy, to kolej pan Pasternak, pani i pan Daros. Ja już nie mam ta sytuacja w tym momencie. W tym momencie jest dokładnie tak samo jak przystałeś, to jest inny parytet. No tak, obowiązuje. Ale to nie jest tak, że nie możemy dostać żadnych środków ponad to, co jest statucie. To jest minimum, co powinniśmy otrzymać. Tak, ale tu jest zapisane, że nie można innych. Krzysiek. Teraz jest inaczej, a tu jest inaczej zapisane. Krzysiek. Nie znam projektu statutu, opieramy się na akcie prawnym. Na tym, co jest. Jeżeli będzie inna sytuacja, to wtedy będziemy do tego pomyśleć. W tym momencie jest taka możliwość, to miało już wiele razy miejsce. Na przykład pan przewodniczący Rady Miasta zwiększył zadania projektowe, dzięki są tym, które miały największy wpływ z PiS-u. Czyli te, które prowadziły na swoim terenie kampanię i na ich terenie było najwięcej osób wpisujących się do składania na terenie Krakowa, a tych pory nie składających się. Dzięki osobom był dostęp do budżetu miasta. Ja tego nie kwestionuję, tylko mówię, że w projekcie jest inaczej. No. I trzeba mieć świadomość, że zmierzamy w innym kierunku. Rozumiem, tylko my nie możemy się zabezpieczyć przed wszystkim, co może znaleźć się w takim projekcie, bo to jest jeden z projektów. Radni miejscy mają jeszcze inne swoje pomysły z tego projektu. Strona społeczna też ma pewnie swoje inne pomysły z tego projektu. Rady dzielnic w większości też mają. Więc jeżeli chcemy się zabezpieczyć nad wszystkimi projektami nowego projektu, to byłoby komiczne. Poczekamy, jeżeli ten projekt zostanie uchwalony, wtedy będziemy się odnosić i weryfikować. Na tą chwilę nie są takie możliwości prawne, tego się trzymamy. Dziękuję. Postaram się bardzo krótko. Zachowałem się bardzo nieelegancko, bo odwołałem do swojego siwego głosu. Otóż muszę pani Elżbiecie odpowiedzieć, że jeżeli nikt tego na głos nie powiedział, ale jeden z sensów i jeden z motywów, dla których ja się angażuję w budżet partycypacyjny, jest to, że jeżeli nacisk na władzę jest oddolny i bardziej liczebny w sensie ludzi, którzy popierają daną ideę, to tę władzę, która się bardzo szybko odrywa od tych ludzi, którzy ją wybrali, to ten nacisk jest bardziej skuteczny. Czyli budżet partycypacyjny i formułowanie pewnych zadań w
w ramach tych przedsięwzięć z budżetu partycypacyjnego po prostu stwarza realny nacisk, żeby władza wybierana raz na 4 lata, czyli prezydent i rada miasta, w większym stopniu liczyli się z realną opinią, mieli poczucie, że ta opinia jest realna i naprawdę oddolna mieszkańców Krakowa. No i to właściwie tyle, co chciałem powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, sens nie tylko prawny, ale obyczajowy i wynikający z mojego, powiedzmy, tak jak mówię, z siwego włosa i doświadczenia życiowego. Taki jest sens naciskania na władzę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Więc tak, tutaj padło pytanie, jaki jest sens, jaki jest cel organizowania takiego budżetu partycypacyjnego. Sens, który, na który ja bym jakby stawiała jako jeden z najważniejszych, to jest edukacja i zmniejszanie dystansu między przedstawicielami a mieszkańcami. Ja byłam świadkiem podczas spotkań, podczas warsztatów, podczas dyżurów radnych, że mieszkańcy przynosili własne problemy, dowiadywali się być może po raz pierwszy, jak działa dzielnica. I to jest naprawdę bardzo istotne, żeby aktywizować mieszkańców, bo jeśli mieszkańcy nie będą mieli świadomości, że mogą coś działać, wtedy państwo będą działać w takiej pustce, prawda? Dzielnica jako przedstawiciele samej dzielnicy, władz dzielnicy, a nie mieszkańców. Czyli tak, edukacja, aktywizacja mieszkańców i też jakby uproszczenie tego kontaktu. Mieszkańcy przychodzili jednym, tam w punkcie jest napisane, że celem warsztatów jest zdefiniowanie problemów danej dzielnicy, danych okręgów. To jest bardzo istotne, ponieważ mieszkańcy mogą bezpośrednio się wypowiedzieć w sposób dowolny, co jest według nich największym problemem dzielnicy. Takiej możliwości nie ma, żeby tak otwarcie rozmawiać na komisjach, bo komisje są do konkretnego problemu. Rada dzielnicy, posiedzenia Rady Dzielnicy też dotyczą konkretnych ustaw, uchwał, więc to jest bardzo, moim zdaniem, ważne. Następnie tutaj oczywiście przyznaję, że są pewne niedociągnięcia. Jednym z nich mogło, jednym z powodów tych niedociągnięć jest wspomniany niski budżet na promocję, ograniczone środki, ograniczony czas. Ja myślę, że po prostu, żeby ocenić budżet partycypacyjny, trzeba przeprowadzić więcej prób, udoskonalać procedurę. W takim kierunku idą inne miasta. Podobno w tym kierunku ma iść cały Kraków. Pracownia Obywatelska podała, że już prowadzone są rozmowy z prezydentem. I jeśli chodzi o ilość osób popierających projekt, to moim zdaniem ta liczba jest odpowiednia. I dla mnie jakby sprawdzeniem tego, czy dany projekt ma sens, przede wszystkim jest to, że jest weryfikacja prawna i formalna, czyli nie będą głosowane projekty, których nie da się zrealizować albo są bezsensowne, a jakby to mieszkańcy poprzez głosowanie wypowiadają się o problemach i o tym, czy zgłoszony projekt naprawdę jest ważny, potrzebny. Więc jakby to głosowanie przez mieszkańców jakby jest takim poparciem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Barbara, super. Ja tylko malutkie uzupełnienie jeszcze do tego, taki właściwie ilustrujący przykład do tego, co mówiła moja przedmówczyni. Gosia wspomniała o tym, że na warsztatach, czyli na spotkaniach mieszkańców, na których mogli przygotowywać się do pisania projektów, definiowało się realne problemy, następnie przez głosowanie te realne problemy zyskiwały szanse na rozwiązanie. I tutaj nawiążę do tego, co pani Radna Wyszyńska mówiła na temat oświetlenia na Wiślnej. Najwyraźniej oświetlenie na Wiślnej, zdaniem mieszkańców, nie jest palącym problemem, ponieważ mieszkańcy dzielnicy pierwszej najwyraźniej chodzą rzadko ulicą Wiślną, ponieważ nie mają na niej nic do załatwienia. Dlatego, że na ulicy Wiślnej jest więcej turystów niż mieszkańców,
I właśnie chodzi o to, żeby Rada Dzielnicy nie działała w oderwaniu od realnych problemów mieszkańców, czyli zamiast spełniać potrzeby turystów, spełniała potrzeby mieszkańców. To pani jest z Lublina, to pani tłumaczy. Ja muszę, przepraszam. Ja powiem ad vocem, bo akurat jestem radnym. Panie Maciejusz, ja mogę odpowiedzieć. Akurat jestem radnym z okręgu wiceprzewodniczącej. To pani będzie rzucać. Wychowałem się na ulicy Gołębiej, to jest zaraz obok. Także no jest to dosyć palący problem mieszkańców, aczkolwiek prawda jest taka, że najprawdopodobniej jakby przebicie całego budżetu partycypacji, właśnie promocja, o której mówimy, do nich nie dotarła. Natomiast mogę panią uspokoić, że będzie objazd, jeżeli chodzi o oświetlenie i mam nadzieję, że ZIKIT się przychyli do tego, żeby tą ulicę gdzieś tam zaświetlić. Akurat nie będzie takiego potrzebu, by to uczestniczyło przez budżet partycypacji. Dziękuję bardzo. Pan teraz jeszcze chce coś powiedzieć? Nic, proszę państwa, nie sądzę, żeby ktoś miał jeszcze problem w dyskusji z panem budżetu. Bardzo proszę w takim razie o głosowanie nad projektem uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Teraz pan Burmistrz. 6, 7, 8, 9, 10, 11 osób. Proszę państwa, techniczna przerwa. Proszę poprosić panią Barbarę. Pani przeczyta aktywizację obywateli, jak wygląda. To widać, jest naprawdę palący problem. Tak. Myśmy podjęli uchwałę przeciwko tej po prostu inwestycji tej nadbudowy i po prostu to było. Proszę państwa, z racji przerwy, proszę reasumpcję głosowania, powtarzam pytanie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 6, 9, 11 osób. Kto jest przeciw? 3, 6 osób. Kto się wstrzymał? Za. 11 za, przeciw 6, 0, 3 osób.